Witam Państwa przy budynku wspólnoty mieszkaniowej Konstytucji 3 maja 29. W ramach inwestycji, którą zrealizowaliśmy wspólnie ze wspólnotą mieszkaniową, wykonaliśmy nową nawierzchnię drogi dojazdowej do wspólnoty, jak również chodnika i przy okazji pojawiły się tu miejsca postojowe, z których korzystają już w tej chwili mieszkańcy przede wszystkim tej wspólnoty mieszkaniowej. Ta inwestycja została zrealizowana w ramach programu inicjatyw lokalnych, który zakłada współpartycypowanie przy mikroinwestycjach partnerów. 75% kosztów pokrywa gmina, 25% wspólnota mieszkaniowa. I przypominam, że jest to program realizowany tylko i wyłącznie na gruntach należących do gminy Starachowice, bo taki właśnie grunt znajduje się pod nami i za nami. Ta inwestycja kosztowała blisko 63 tysiące złotych. Koszty 75 do 25 zostały podzielone pomiędzy partnerów. Wykonawcą prac była firma Zakład Usług Wodnych i Komunalnych pana Misztala, dawniej pana Adama Węgrzeckiego. Wykonawca bardzo sprawnie wykonał pracę. Mieszkańcy, myślę, że są z nich zadowoleni i zachęcam do tego, żeby wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem do programu inicjatyw lokalnych w przyszłym roku zgłaszały się do Urzędu Miejskiego. Nabór będziemy prowadzić od 15 stycznia do 30 stycznia. Oczywiście w momencie, kiedy w budżecie miasta radni zgodzą się na to, by pojawiły się środki, jak w roku obecnym i poprzednim, na program inicjatyw lokalnych. A jak widać, inwestycji, które zrealizowaliśmy w ramach tego programu, inwestycji potrzebnych mieszkańcom, inwestycji potrzebnych szkołom, przedszkolom jest naprawdę dużo. Dlatego dziękuję za inicjatywę Stowarzyszeniu Nasz Wspólny Dom, które złożyło wniosek, włożyło wkład własny i wykonało z nami tę inwestycję. Pan Adam Buchelt, któremu oddaję głos. Dzień dobry. Jesteśmy drugą wspólnotą w mieście, która powstała jeszcze w latach 90. Wykorzystywaliśmy wszystkie możliwości, żeby ten nasz wspólny dom poprawiać, usprawniać. Praktycznie już zrobiliśmy wszystko, co można było. Chcę Państwu powiedzieć, że o ile czasamiśmy się kłócili w tym różnych sprawach w naszej wspólnocie, tutaj była jednomyślność. Wszystkim nam zależało, żeby to, co zbudowano chyba jeszcze przed wojną i było w fatalnym stanie, zresztą zdjęcia będą w mojej publikacji w Gazecie Starachowickiej. Także chciałbym przekonać wszystkich mieszkańców, że warto być aktywnym, warto starać się i wykorzystywać wszystkie możliwości, które stwarza miasto. I po prostu życzę, żeby wszyscy inni, jeszcze oprócz tego, co mówił pan prezydent, musieliśmy zapłacić za remont chodnika. To też dodatkowo ileś tam tysięcy złotych. A zaczęliśmy zbierać, jak tylko się pojawiła możliwość, żeby na pierwsze wejście być przygotowanym. Warto było. Dziękuję. Wykonawca, oddajemy go. Może pan kierownik. Dzień dobry Państwu. No, cieszę się, że zadowolony jest pan prezydent, że tu przedstawiciel mieszkańców jest też zadowolony. Myślę, że to wspólnie, razem wykonane to dzieło dało nam taki efekt. Wszyscy są zadowoleni. Wykonawca też tam trochę i tu jest jak mieszkańcy. To cieszy, że następny kawałek miasta jest doprowadzony do jakiejś takiej tej wyższej już kultury XXI-wiecznej. Ja przepraszam mieszkańców za utrudnienia. Robiliśmy wszystko, żeby mieli dojścia, żeby nie po piachu chodzili, żeby te, ale przepraszam, bo były utrudnienia, ale wszyscy i dziękuję za zrozumienie, bo zrozumieli wszyscy, nie przeszkadzali nam w robocie, nie utrudniali. Cieszyli się. Dziękuję mieszkańcom za to.